Kolejna podróż, kolejny kraj, a nawet kolejny kontynent, bo tym razem padło na Tajlandię, a więc jestem w Azji. Rozpocznę od hotelu Bunga Thani, który położony jest na Krabi, a dokładnie na Rayleigh. Cóż to takiego? Rayleigh to półwysep oddzielony od lądu pasmem wysokich skał. Przez to dostęp do niego jest niemożliwy drogą lądową. Można tutaj dotrzeć tylko i wyłącznie łodzią. Brzmi skomplikowanie, prawda? Ale takim nie jest, bo nam dotarcie tutaj z lotniska Krabi zajęło nieco ponad godzinę. Teraz czas na hotel. Rayleigh oferuje pełną różnorodność zakwaterowania. Od prostych kwater w głębi półwyspu, po przepełnione turystami hotele przy głównej plaży. Ja, jak to ja, poszedłem własną drogą i zdecydowałem się na hotel, który oferuje spokojny wypoczynek, ale jednocześnie dostęp do wszystkiego. Pierwsze dwa wyrazy w nazwie hotelu, czyli Bunga, oznaczają nazwę kwiatu, który w listopadzie i grudniu kwitnie dookoła. Sam hotel jest bardzo kameralny i przyjemny, bo oferuje swoim gościom 60 pokoi. No, nawet nie tylko pokoi, bo mamy tutaj oczywiście pokoje typu Deluxe, Deluxe Elegant, Deluxe Grand, ale również 7 willi z basenem, jedną willę prezydencką. Ja zakwaterowałem się w pokoju Deluxe Elegant i za chwileczkę Wam go pokażę. Wieczorem warto wybrać się na zachód słońca na plażę po to, aby tam podziwiać niebywałe kolory. Rano, wschód słońca. I o ile zachód słońca najlepiej oglądać zgodnie z nazwą z Rayleigh West, o tyle wschodowi słońca najlepiej przyglądać się z pomostu na Rayleigh East. Dzień się pomału budzi, budzi się też mój głód, w związku z tym czas śmigać do hotelu na śniadanie. Śniadania w hotelu zaczynają się o godzinie 7.30 i kończą o godzinie 10.30. I można podczas nich delektować się nie tylko tradycyjną ofertą śniadaniową, ale również potrawami tajskimi, takimi jak pierożki czy makarony. W związku z tym jest to idealny sposób na rozpoczęcie dnia.
Muszę powiedzieć Wam jeszcze kilka słów na temat samego obiektu. Teren hotelu nie jest bardzo rozległy, ale dzięki temu jest nad wyraz zadbany i nasycony wręcz zielenią. Sam hotel położony jest na Raleigh East, czyli na jego wschodniej części. Ale do najpiękniejszej plaży, czyli do Raleigh West, mamy stąd dosłownie 5 minut piechotą. Dzięki temu unikamy zgiełku, a jednocześnie, jeżeli mamy ochotę, wystarczy krótki spacer. Do dyspozycji gości pozostaje ten uroczy basen, na którym również spędzam czas, dzieląc swoje wolne chwile pomiędzy wypoczynkiem tutaj, a relaksem na plaży. Po pewnym czasie otwarty zostanie również bar, z którego goście bardzo chętnie korzystają. To piąta już w moim życiu wizyta w Tajlandii i muszę przyznać, że te 3 dni spędzone na Raleigh w hotelu Bunga Thani to nieco za mało. Mieliśmy pełen przekrój pogodowy od idealnego słońca poprzez zachmurzenie aż po mżawkę, ale i tak było cudnie. Następnym razem przyjadę tutaj na nieco dłużej, ale teraz czas ruszać dalej, bo przede mną jeszcze Chiang Mai, Chiang Rai, Bangkok i Koh Lanta. Jeżeli chcecie dowiedzieć się relacji z jakiego hotelu pokażę Wam na kanale Hotelogia, to kliknijcie przycisk subskrybuj i oglądajcie nas.